wymagający przeciwnik. Bardzo dobrze znamy ten zespół, bo przed sezonem graliśmy kilka sparingów. Naprawdę my znamy ten zespół dobrze, ten Sopot zna nas dobrze, także powinno być naprawdę ciekawy derby. To jest bardzo dobra drużyna, ma bardzo wartościowych zawodników. Jest Filip Bilewicz, jest Artur Mielczarek, jest Antony Irland, także naprawdę jest to mocna drużyna. I tyle, że liga jest w tym roku bardzo wyrównana i dlatego zdarzają się i porażki, i zwycięstwa. Każda drużyna może odnieść zwycięstwo, jak i przegrać dane spotkanie. Dlatego myślę, że wszystkie drużyny są na odpowiednim poziomie w tym roku i będzie walka do samego końca o te play-off. Myślę, że się trochę układali te hierarchie drużyny, że już wiedzą, kto jest, kto co robi, że wszystko się kręci, kilka zawodników, reszty się tutaj przydodają i robią pracę, grają obronę, rzucają, kiedy jest tu wolny i po prostu myślę, że ta hierarchia w ogóle w zespołu i ta chemia zespoła wynikała to, że on bardzo dobrze siedzi teraz na tablicy. Zaskoczyć chyba nie można niczym za bardzo, ale po prostu można dobrze przygotować się do meczu, być gotowym i po prostu dobrze grać, to tylko. Nie ma, to już koniec sezonu, końcówka sezonu, to już nie ma żadnych zaskoczeń, tak myślę. Ja lubię grać przy przykład Dilo jest dobry chłopak i jest pozytywny zawsze i oczywiście, że nie gadamy o jego jakości jak koszykarza. No lubię grać, znaczy lubię grać. Nie do końca, bo jest zawsze ciężko grać przeciwko niego, ale ogólnie lubię widzieć ten twarz na boisku. Bardzo wszechstronny w ataku, do tego ma w zespole bardzo dobrego rozgrywającego, który przyciąga uwagę i obrońców, dlatego Markowicz ma trochę więcej miejsca. Bardzo doświadczony zespół, tak? Na każdej pozycji są doświadczone zawodnicy, wiedzą jak grać w takich decydujących momentach. No i taki oczywiście, że grają bez typowego środkowego, to ich taki, można powiedzieć, specyficzny zespół.